Dzień dobry Państwu. Witam Państwa serdecznie. Z nami jest ksiądz Ryszard Harwa, redaktor naczelny portalu prawy.pl. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Smutna wiadomość. Niestety zmarł Polak w Anglii, przebywający w szpitalu w miejscowości Plymouth. I proszę powiedzieć, proszę księdza, no jak ksiądz do tego się odnosi, bo tutaj było bardzo dużo kontrowersji. Władze Wielkiej Brytanii, tutaj dostaliśmy przed chwilą informację, przed śmiercią Polaka odmówiły transportu właśnie do Polski. I też wiemy, że wcześniej został odłączony od aparatury podtrzymującej życie. Tam podawano mu jakieś chyba tylko, powiedzmy, takie sole, czy fizjologicznie, ja dokładnie na tym się nie znam, ale no wiemy, że było bardzo dużo tutaj trudności i no właśnie smutna wiadomość, jak ksiądz to skomentuje wszystko. No to podobnie jak Wielka Brytania miała problem z tak zwanym Evansem, tym młodym chłopcem. Alfim Evansem. Tak, także to samo było. Że odłączyli aparaturę podtrzymującą życie i ja wierzę, gdyby oni od razu przekazali go do Polski, to w tym szpitalu Budzik w klinice byłaby szansa, żeby go uratować. Ale drodzy Państwo, tam gdzie jest zgoda na eutanazję, takie rzeczy się dzieją. To nie liczą się z cierpieniem człowieka, bo my nie wiemy, na ile on prawdopodobnie odczuwał to cierpienie, głód, nie podawano mu wody. To skazano go na wielkie cierpienie. Skazano go na cierpienie. No, tak działa eutanazja. I całe szczęście, że u nas nie ma eutanazji, ale mam wrażenie, że gdyby te środowiska liberalne, skrajnie liberalne, gdyby doszły do władzy, to być może dążyłyby do eutanazji, bo jak śledzi się różne debaty w mediach, no to oni uważali, że rodzina może decydować, a wiemy, że tam część rodziny uważała, że tak, że skoro lekarze tak uznali, a wiemy, że nawet przysięga Hipokratesa zobowiązuje do tego, że nie podam środka do tego, do zabicia człowieka. Pierwszą rzeczą jest nie szkodzić. Primum non nocere, to jest zasada taka medyczna. Nawet wiemy, że w przypadku tego lekarza Mengele, kiedy Stanisława Leszczyńska była, kiedy była, pełniła funkcję położnej, powołała się na decyzję z przełomu na IV wiek przed Chrystusem, kiedy Hipokrates właśnie powiedział, wystąpił w obronie życia każdego dziecka, człowieka, to o czym mówiłem, pierwszą zasadą nie szkodzić, że każdy lekarz składał przysięgę i to zadziałało na jego sumienie. On uszanował jej powołanie. Doktora Mengele, tak? Doktora Mengele. Mimo, że było to tak... No wiemy, że on robił eksperymenty na ludziach. A więc zobaczmy, to my mamy takich gorszych niż Mengele prawie, żeby on uszanował powołanie Leszczyńskiej. Szwester Klara, wiemy, że dzieci topiła albo rzucała na żer szczurom. Także i kiedy przyszła położna Leszczyńska, to jej zlecono to zadanie, bo uważano, że Szwester Klara wcześniej zabijała dzieci niemieckie, a tam nie wolno było, bo oni dbali o demografię. Nawet pamiętnika oświęcimskich, to jest naród, który będzie mocniejszy demograficznie, ten naród zwycięży. A wiemy, co dzisiaj dzieje się na naszych oczach, eutanazja. No właśnie, tu jeszcze chcę dopytać, bo kilka spraw jest wartych poruszenia. Chociażby słowa Macieja Gduli, posła Lewicy, pewnie ksiądz słyszał te słowa, który no niemalże drwił właśnie z tego stanu Polaka, mówiąc, no skoro on żyje, to postawcie mu jedzenie czy picie obok łóżka, no i zobaczymy, czy zje. No to raczej haniebne. No drodzy Państwo, to jest haniebne, no ale widzimy, to jest kontynuacja tego, co było w PZPR-ze, gdzie katowano ludzi, ubecja, wiemy, że niezłomni żołnierze życie im odbierano, Łupaszko czy inni. No i to jest to kontynuacja. Oni są ich bohaterami.
Dlatego, ci ubecy, tak? Ubecy, dlatego nawet ci, którzy są w tych różnych innych, no SLD czy inni, to jest kontynuacja tego. Dla nich bohaterami są ci, którzy gnębili ludzi, którzy katowali ludzi. Dlatego on będzie kpił z tego z życia ludzkiego. On nie wie, w jakiej sytuacji on może się znaleźć. On kiedyś może wołać o ratunek. Ale drodzy Państwo, to jest taka konsekwencja. Najpierw nie szanujemy życia tego dziecka bezbronnego w łonie matki, a później nie będziemy szanować życia chorej osoby. Proszę księdza, ale tutaj chcę zapytać, bo powiedział ksiądz o liberalnej stronie. No i argumenty tej strony liberalnej są takie, że nie ma sensu przedłużać agonii, cierpienia i że trzeba wykonać eutanazję. Jaka jest odpowiedź księdza na to? No więc, drodzy Państwo, czasami jest tak, że dana osoba, bo to jest z doświadczeń różnych z historii, która cierpi, jest za tym, aby nieraz, żeby odebrano mu życie. A później, kiedy minie to cierpienie, ta osoba jest szczęśliwa, że nie odebrano życia. Tym bardziej, że dzisiaj, przy dzisiejszym rozwoju medycyny, jest tyle środków uśmierzających ból i mamy prawo od strony moralnej uśmierzać ból. Nawet w przypadku ludzi, którzy chorzy są na tę straszną chorobę, nowotwór i tak dalej, uśmierza się ból. A więc wiemy, że powinniśmy każde życie ludzkie bronić do końca. Do końca powinniśmy bronić. Bo jest nawet taka sytuacja, i to jest bardzo trudne dla niektórych ludzi, jak robi się przeszczep serca. Skomplikowana bardzo operacja. Skomplikowana, ale nie tyle. To jest niemoralne, bo nie można zabrać serca z martwego organizmu. My musimy najpierw uśmiercić człowieka. Już dawno temu pisaliśmy taki artykuł w mojej rodzinie był, wypowiedź specjalistów, że co innego inne organa, czy to przeszczep nerki, czy czego innego. Natomiast w przypadku przeszczepu serca musimy najpierw uśmiercić człowieka. Proszę księdza, i tutaj pewnego rodzaju klamra nam się pojawia, jeśli chodzi o naszą rozmowę, bo ten właśnie nasz rodak w Anglii no, był przeznaczony, czytaliśmy, właśnie na organy, dlatego być może chciano go tak uśmiercić. Być może, że dlatego, no właśnie. Także i często tak jest, ja kiedyś naiwny byłem. Pamiętam, chciałem też mieć takie zobowiązanie, że w czasie wypadku czegoś, żeby moje organy móc pobrać. A ktoś mnie uświadomił, mówi, proszę księdza, niektórzy czekają na to, kiedy będzie wypadek, jeszcze człowiek będzie żył i w jakiejś tam klinice czy gdzieś pozbawiają życia, odbierają na przykład serce, kiedy organizm jeszcze żyje, no i koniec, dokonywują eutanazji. Dlatego trzeba być bardzo ostrożnym, jeśli chodzi o taką deklarację, żeby w przypadku wypadku mogli w szpitalu czy w klinice pobierać organy. Dziękuję księdzu za rozmowę. To był bardzo trudny temat, ale też musimy o tym mówić. I musimy dbać o każde życie od poczęcia do późnej starości, do naturalnej śmierci. Życie jest wielką wartością, bo jest darem Pana Boga i jedynie Pan Bóg decyduje o życiu i śmierci człowieka. Dziękuję jeszcze raz za rozmowę. Dziękujemy Państwu.